miejsce. Dalej piątka to Mavroudis Bougaidis, obrońca z Grecji, numer 31 Oliver Prażnowski, Słowak, szóstka Adam Banasiak, siódemka Mateusz Bochnak, ósemka Jaka Kolenc, z numerem 16 zagra Robert Mandrysz, z numerem 77 Dominik Piła, z dziewiętnastką Marcel Cim. Olsztyn 4 i pierwszy gwizdek pana Sylwestra Rasmusa. Rozpoczynamy mecz na stadionie Chrobrego w 10 kolejce. Fortun troszeczkę akcję, poszedł Kamiński prawą stroną, już po raz kolejny źle przyjął piłkę, dośrodkowanie Kamińskiego, jest szansa na uderzenie z voleja, było to bardzo groźne. Tak, przewidzenie i trener uwaga, bo teraz strzał z dystansu próbował Mateusz Bochna. Teraz jest trochę słabiej, no i podanie do rywali, robi się bardzo groźnie, jest sam na sam z bramkarzem Dennis van der Heijden, ale z ataku pocieszał tam Holendra. Mają o czym myśleć. Adam Banasiak podchodzi do piłki przy chorągiewce, rzut rożny dla gospodarzy. Była znakomita szansa w 12 minucie dla Chrobrego, aby nie spodziewali objąć prowadzenie. Banasiak, jeszcze uderzenie zatrzymane głową przed obrońców i Jastrzębia, którzy Jaka Kolenc, dośrodkowanie Słoweńca złe w środek, tam nie było nikogo z jego partnerów, jeszcze strzał z voleja i poprawka i jest gol. Zagapili się troszeczkę, ten pierwszy strzał był nieudany, ale dobitka już znakomita. I Jastrzębie od 13 minuty prowadzi 1-0. Jeszcze jeden, krzyczą kibice. No i znowu Mikołaj Lebedyński pokazuje, że jest snajperem, co się dowie. Strzelił dwie bramki w tym poprzednim meczu. Slafa i gospodarze prowadzą 1-0. Zobaczmy jeszcze raz, tutaj udało się wybić piłkę, to pierwsze uderzenie, ale dobrze przyjął piłkę Lebedyński, bierna postawa obrońców. Był tam obok Lebedyńskiego te gole. Ale uwaga, bo rzut rożny dla gospodarzy, wybijają piłkę gracze Jastrzębia. Jeszcze jedno wstrzelenie w pole karne i znakomicie Reslaw po tym uderzeniu Denisa van der Heijdena. Trzeci raz Holender miał. Pomagają w tym mocno Jastrzębianie, tak jak teraz. Kolejny prosty techniczny błąd. Zobaczmy jeszcze raz, jak znakomitą okazję miał van der Heijden, ale Holender strzelił. W sytuacjach, dwie sytuacje sam na sam. Teraz Jakub Niewiadomski w pole karne, jest tam Handzlik, piłka jednak w rękach Rafała Leszczyńskiego. Tam to Oliwier Prażnowski poszedł do ataku, obrońca ze Słowacji. A teraz z kolei drugi z obrońców Bougaidis, Grek miał szansę, oni tam zostają po tych stałych fragmentach gry, szukają ich koledzy. Zobaczmy, trochę zaskoczony ten wszyscy Grek, niezdolny Dariusza Kamińskiego. Ładne teraz osiągnięcie na prawą stronę, wrzutka na krótki słupek. Był tam strzał głową, zdołał Adrian Balboa. 1-0, no gdyby lepsza skuteczność Holendra van der Heijdena, no to mogło być tutaj już naprawdę nieźle. Póki co próbuje Borkała, faulowany gdzieś tak na 17 metrze. Na gwizdek pokazuje pan Rasmus, będziemy wykonywać ten rzut wolny. Trwoga w sercach Szlachty, czyli kibiców Chrobrego Głogów. Biegał tu w pole karne Borkała, no to tak było w okolicach linii. Teraz GKS-u Jastrzębie, Niewiadomski, mocno, ale tak dobry metr nad bramą. Miejsce młody, 20-letni napastnik Dominik Dziąbek, a więc za pomocnika mamy napastnika. Zobaczymy, jak to ustawi trener Iwan Dziurdziewicz. No i to jest naprawdę świetna okazja. Zagrał Lebedyński, nie zachował się egoistycznie. Jest 2-0. Na 2-0 młody Dominik Dziąbek. Niezbyt mocno, ale dokładnie, przytomnie w długi ruch.
doświadczony Lebedyński zalicza gola i asystę, no i można powiedzieć, że w 81 minucie w zasadzie po raz pierwszy mieli taką przewagę liczebną w ataku piłkarze Chrobrego i skrzętnie to wykorzystali. Doświadczenie, mądrość, brak egoizmu ze strony Lebedyńskiego. Strzelił tuż przy słupku. Ustawiony przy krótkim rogu Mikołaj Reslaw nie miał szans sięgnąć. Przybył Iwan Dziurdziewicz do Lecha Poznań. Grał tam od 2007 do 2013 roku. Przez 6 miesięcy. Też można powalczyć o remis, no ale to już jest takie pytanie się brzytwy przez tonącego, bo wydaje się to kompletnie nierealne przy tej grze Jastrzębia. Teraz jest jednak niezła wrzutka, ale główka nad bramką. Nikt nie gra o nic i pewnie tak będzie prawie do ostatniej kolejki w pierwszej lidze. Ostatni widok pana Rasmusa. Miejsce piłkarza Chrobrego. Natomiast GKS Jastrzębie, no trenera Trzeciaka.